Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Szanowni Państwo, już tak się zwrócę w tym momencie, serdecznie witam. A dlaczego mówię Państwo, bo widzę, że jest jeden Pan wśród nas, a nie tylko Panie. Pan będzie brał również udział, rozumiem, w konkursie. Serdecznie witamy męską płeć na pokładzie. A tak już poważnie... serdecznie Panie i Pani, Pana witam na kolejnej olimpiadzie wiedzy w gospodarstwie domowym. W gospodarstwie wiejskim. Myślę, że ta sala jest gościnną salą dla Państwa już od wielu lat i życzę powodzenia wszystkim Paniom sukcesu i wygrania tej olimpiady, tego turnieju, tej wiedzy. Myślę, że o szczegółach tutaj organizatorzy wszystko powiedzą. Ja jako gospodarz urzędu i gminy serdecznie jeszcze raz Państwa witam. Życzę sukcesu. Ja również tak teraz gorąco wszystkich Państwa witam na dzisiejszym tutaj spotkaniu, na olimpiadzie, tak jak Pan Wójt powiedział. Witam gorąco Panią Anię Matyszczak, która część tą merytoryczną pracownika Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, która tą część merytoryczną tutaj z Państwem przeprowadzi. Dzisiaj mamy tutaj wśród nas też drucha Sławomira Walentiewicza, który powie Państwu troszeczkę na początek o szkodliwości wypalania traw, temat na czasie. Mamy wiosnę, trochę deszczyk dzisiaj popadał, wcześniej też, ale tamten tydzień był bardzo ładny, akurat było już widać płonące trawy, zarośla, czyli akurat trochę w tym zakresie. Natomiast po tej części akurat związanej z ochroną środowiska akurat przejdziemy do tej głównej części. Akurat witam akurat też Panią Anią Zabłocką, akurat pracownika Urzędu Gminy, akurat koleżankę Wiolettę Króla, która kiedyś z Państwem tutaj pracowała. Potem nas zdradziła, poszła sobie na gminę Stanisławów. Jest to sąsiednia gmina, akurat, czyli akurat tu od czasu do czasu wspomaga mnie. Powiedzmy, ja jutro jej to odpracuję akurat na szkoleniu w Urzędzie Gminy Stanisławowie. Akurat witam tutaj akurat stażystów. Myślę, że to krótki taki wstęp akurat. Oglądam się, nikogo więcej nie zapomniałem. Początki są zawsze trudne, akurat ubożutno było pod kątem akurat rozwijania Państwa wiedzy tej, ale myślę, że akurat każdy musi się samodoskonalić. My jako pracownicy ośrodków doradztwa w większości musimy się samodoskonalić. Wychodzę z założenia, że akurat w ten sam sposób akurat Państwo się samo udoskonalają, akurat swoją wiedzę podnoszą i myślę, że ten test na dzisiaj wypadnie akurat bardzo dobrze. Teraz oddaję głos Pani Ani Matyszczak, która trochę Państwu powie na temat akurat tego testu, zasad, a potem dalej. Witam Państwa serdecznie. Bardzo mi miło gościć w Mińsku Mazowieckim. Zawsze to po mojej rodzinne strony, także tym przypadku się cieszę, że tutaj kolega mnie zaprosił. Drodzy Państwo, dzisiaj napiszemy tak tradycyjnie test, żeby, że tak powiem, poszerzyć swoją wiedzę z prawa. Proszę czytać swoją wiedzę w zakresie gospodarstwa domowego, przedsiębiorczości, ekonomii. Drodzy Państwo, test zawiera 40 pytań. I jest tylko jedna właściwa odpowiedź, tak trzeba zaznaczać. Jeszcze tak dwa słowa o regulaminie, ponieważ w olimpiadzie oczywiście bardzo się cieszymy, że jest dużo osób, dużo pań i panowie również, tak? Co się rzadko zdarza. Z tym, że jest takie zastrzeżenie w regulaminie, że laureatkami naszej olimpiady, laureatami nie mogą zostać laureaci pierwszych, drugich i trzecich miejsc dwóch poprzednich lat. Tutaj na terenie gminy Mińska Mazowieckiego była olimpiada organizowana w tamtym roku, dwa lata temu nie było, także mamy tutaj trzy takie panie, które ewentualnie, które dzisiaj są, a widzę, że niektóre panie są, nie mogą tych czołowych miejsc zająć, ale oczywiście jak najbardziej kolejne czwarte mogą zająć. No i też w olimpiadzie nie mogą laureatami zostać panie pracujące zawodowo, ale tu bardziej nam chodzi o panie, które pracują prawdopodobnie, czy w szkole, tam gdzie czasem organizujemy nasze olimpiady.
Tak, bo ja wiem, że tutaj teren, no akurat pod Mińskiem, to jest taki teren troszkę mniej już może rolniczy, więcej pan się zajmuje i gospodarstwem domowym i gdzieś tam jeszcze dodatkowo pracuje, bo takie niestety mamy czasy. Także drogie panie, napiszą panie test, 40 pytań, jedna właściwa odpowiedź, proszę nie skreślać, nie zmieniać, bo też ewentualnie gdyby była taka sama liczba punktów, to będziemy na to patrzeć. Gdyby test nie rozstrzygnął naszej wiary, to jeszcze pozostaje nam dogrywka ustna, ale niekoniecznie. Zobaczymy, jak to się potoczy. Ta pani, która pierwsza oddaje test wypełniony, dostaje jeden gratisowy punkt, także warto też się sprężyć, tak? I oddać, bo czasem ten jeden punkt może zawarć. Bardzo proszę. I oczywiście jednak główna zasada, to najważniejsza, że pani pisze samodzielnie, tak? Należy określić rodzaj działalności gospodarczej poprzez podanie
jednego lub kilku numerów PKD. Czyli PKD to jest Polska Klasyfikacja Działalności. Myślę, że Panie wiedziały. Ja tu nie powiedziałam, że można pytać o takie różne zawiłości. Oczywiście nie odpowiem. Również w tym formularzu zaznaczamy, podajemy NIP, ale on służy nie do tego, żeby określić rodzaj działalności, tak? Rodzaj działalności poprzez PKD. Czyli jeden lub kilka numerów, bo można prowadzić kilka różnych działalności. Piąte. Rolnik, który prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, może pozostać płatnikiem składek na zabezpieczenie wdów, jeśli w poprzednim roku podatkowym nie przekroczy kwoty należnego podatku dochodowego, która wynosi za rok 2013, i tu ostatnia odpowiedź, 3092 zł. Należało zaznaczyć. To jest oczywiście takie pojęcie bliższe osobom, które taką pozarolniczą działalność prowadzą, prawda, czy interesują się. Oczywiście nasza olimpiada też tutaj dotyczy wiedzy z przedsiębiorczości, także zawsze kilka tych pytań musi być, drogi panie, z tego zakresu. Ale jest to, myślę, że ważna informacja dla mieszkających, pracujących naszym. Szóste. Wniosek o wpis na listę produktów tradycyjnych należy złożyć do odpowiedzi Urzędu Marszałkowskiego. Wnioski przyjmuje. Aczkolwiek listę prowadzi minister rolnictwa, który jest na naszej stronie, ale wnioski składa się do Urzędu Marszałkowskiego. Siódme. Koło gospodyń wiejskich działające jako stowarzyszenie rolnictwowe może powstać, mając minimalnie 15 członków. Wtedy można stowarzyszenie zawodowe. To troszkę podchwytliwie też pytanie było zapisane, ponieważ koło gospodyń, które działa jako stowarzyszenie, jest po prostu stowarzyszenie. I każde stowarzyszenie, jeżeli chce założyć rejestrowe, to 15 członków założycieli musi być. Ósme. Dla gospodarstw agroturystycznych kategoryzacja jest, drodzy Państwo, odpowiedź B, dobrowolna. Nie ma obowiązku kategoryzacji, ale jest na dziewiąte. W ramach ogólnopolskiej sieci zagród edukacyjnych działalność może prowadzić, i tu odpowiedź ostatnia, D, mieszkaniec wsi. Jest to może pojęcie dla Państwa takie nowe i jeszcze może niesłyszane nawet. Ale drodzy Państwo, nasze pytania też tak formujemy, żeby czasem poinformować o pewnych sprawach i zasygnalizować, że coś takiego istnieje. Istnieje, tworzona jest właśnie taka sieć, ogólnopolska sieć zagród edukacyjnych. Mogą takie grupy przyjeżdżać. Także tutaj ta informacja, myślę, że w tym terenie, drodzy Państwo, jest bardzo istotna. Bo tutaj i właściwie tutaj muszę powiedzieć, że na powiecie mińskim jako pierwsze powstały zagrody edukacyjne. No i tutaj na terenie powiatu mińskiego są już trzy. I to są na razie na terenie naszego działania, oddziału naszego siedleckiego modru, to są trzy pierwsze. I dwa powstały na gminie Siennica, jedno na bazie gospodarstwa agroturystycznego, jedno na bazie na takiej działalności turystycznej, jedno na gminie Dobre. Także tutaj zachęcałabym zainteresowaniem się niektórych osób taką działalnością, zwłaszcza osoby, które na przykład już prowadzą pozarolniczą działalność, mogłyby ewentualnie rozszerzyć działalność. Ale to jest temat taki na dłuższe spotkanie, także tu zachęcam też osoby zainteresowane do kontaktu z terenem doradców, bo będzie na pewno organizowane takie szkolenie z zakresu zagród edukacyjnych, żeby pogłębić tą wiedzę, także zapraszam do kontaktu tutaj z pracownikami, czy bezpośrednio z nami w Siedlcach, jak sobie Państwo życzycie. Także to tak sygnalizacyjne takie pytanie. Dziesiąte. Stopa bezrobocia według GUS w Polsce w styczniu 2017 wynosiła, tu odpowiedź B, 14%. Proszę zaznaczyć znak Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Ja tu mam taką ściągawkę, to jest taki znak w niebieskim kolorze i on taką ma czapkę kucharską z nożem i widelcem. Dziedzictwo kulinarne to jest akurat Mazowsze, bo każdy region ma swój znaczek, tak? Dziedzictwo kulinarne Mazowsze też ma swoje głównie tutaj niedaleko, bo byliśmy na olimpiadzie w Katowiczu, tam gospodarstwo rolne ma taki znak, który produkuje ten słynny czosnek ratowicki. Też jest w tej sieci, a sieć służy promocji zdrowych, takich regionalnych, tradycyjnych produktów, bo
restaurację, prawda? Księdza, to jest teraz restauracja za ścianę, która też taki znak posiada, gospodarstwa ekologiczne, agroturystyczne, te, które w swoim żywieniu proponują tradycyjne, mazowieckie na przykład w tym terenie potrawy czy produkty. Także jest to taka sieć europejska, także tutaj tak ten znaczek może niewyraźny, taki troszkę może też jest napis tutaj to dziedzictwo kulinarne, tylko że to jest w angielskim języku, no bo jest sieć europejska. Jest to darmowa promocja na terenie całej Europy. U nas produkcją pierwotną jest i z tutaj wymienionych jest to udój mlekarz, tak? Produkcja pierwotna, tam odzyskujemy surowce nieprzetworzone, czyli mleko jest pierwotne. Ale już chleba, czy wyrób kiełba, czy sera, to jest już przetwarzanie. Drodzy Państwo, 13 pytanie. Podstawowym źródłem energii dla organizmu człowieka powinny być, bo odpowiedź B, węglowodany. Różnie z węglowodany, pierwsze energię, także dzisiaj tej energii troszkę w uprzejmości Pani możemy też pozyskać, tak? Dziękujemy serdecznie za to, że Pani pomyślały, żeby tutaj jakieś takie pyszności przynieść ze sobą. 14. Przy znakowaniu jaj pierwsza cyfra umieszczona na stemplu wskazuje, no i tu nieraz Panie się ze mną spierają, tak, że one nie kupują jaj w sklepie. No właśnie. I bardzo dobrze. Drodzy Państwo, jest nam ogromnie miło podsumować naszą drugą wywiadę wiedzy o wiejskim gospodarstwie domowym, przedsiębiorczości i ekologii. I drogie Panie, tutaj zaczniemy od miejsca trzeciego. Najlepszy wynik to był 29 punktów na 40 możliwych. Także bardzo wysoko wynikanie. I poziom myślę, że był taki wyrównany, bo tam później jak sprawdzałem, to trzeba tak ponad 20 przeważnie Panie miały. Trzecie miejsce w naszej olimpiadzie w tym roku zajęła Pani Ewa Widowska, przepraszam. Jeszcze chcieliśmy powiedzieć, że laureatka
tamtorocznego konkursu też zdobyła 27 punktów. Też pani Sobolczyk. Czy też gratulujemy, jednak nie mogła roku wygrać z nami. Ale gratulujemy. Oczywiście jeszcze chcielibyśmy tutaj złożyć serdeczne podziękowania dla pana wójta, dla Urzędu Gminy, który wspiera co roku naszą olimpiadę, także jest nam niezwykle. Dziękujemy za te nagrody dla pani, dla pani Kasią. Jeśli można, serdecznie panią i panu dziękuję za udział w tej olimpiadzie, w tym konkursie wiedzy, tak naprawdę o szerokim spektrum, gdzie dotyczyło to i takich spraw czysto kulinarnych, gromowych, jak również wiedzy prawa europejskiego i wiele innych zagadnień. Myślę, że ta średnia, o której pani mówiła, tak naprawdę wszystkie odpowiedzi w większości były między 20 a te 29 punktów, bo z tego co dobrze widzę, pomijając już nie poza konkursem, zupełnie poważnie teraz startowałem. Natomiast były też tu wyniki chyba też 29 punktów, ale takie po 27, 8 i 6 było i tak mówię. Większość było tak w tych widełkach dosyć powyżej 50% tak naprawdę. To są dosyć dobre wyniki. Serdecznie gratuluję właśnie takiej wiedzy i życzę sukcesów w przyszłych latach, kiedy takie olimpiady będą organizowane. Serdecznie państwu dziękuję, a teraz myślę, że są właśnie nagrody tak, dla wszystkich Słychać TV.